Z nami bramkarz naszej drużyny Mateusz Studziński, witaj. Cześć. Dzisiaj ciężkie zadanie chyba było przed tobą, zastąpić Fucika, to nie lada wyzwanie, szczególnie przy takich brakach kadrowych. To było chyba trochę jak rzucenie się na pożarcie smokowi. Tak, mecz był bardzo ciężki, no, nie byliśmy w pewnym składzie, co dodatkowo nas obciążyło, ale staraliśmy się grać na 100%, walczyliśmy o punkty i udało nam się w tym meczu. Dobrze weszliśmy w ten mecz. Jak wyglądały założenia taktyczne przed tym meczem przy okazji tych braków kadrowych? Trener wymagał od nas, byśmy grali na 100%, byśmy się nie poddawali. Naszym założeniem było to, żebyśmy z tego meczu wyciągnęli punkty, grali dobrze w obronie, nie robili kar. No i myślę, że dobrze nam ten mecz wyszedł. Co myśli bramkarz przed pierwszym rzutem karnym? A co myśli po obronieniu takiego rzutu? Przed karnym w sumie nic, zastanawiam się, znaczy skupiam się na tym, żeby go obronić. Staram się skoncentrować na 100%. I o niczym innym nie myślę, tylko na tym, żeby obronić ten strzał. A co po jego obronieniu? A po obronieniu? Nic, no czekam na następny karny i myślę to samo. GKS Tychy na swoim Twitterze napisał po meczu, że Gdańsk jest nadal niezdobyty. Czy traktujecie te mecze z GKS-em Tychy jakoś szczególnie tutaj w Gdańsku? No, wszystkie mecze traktujemy tak samo, do każdego meczu przykładamy się na 100% i chcemy wyciągnąć punkty z tego meczu. W związku z tym, co właśnie powiedziałeś, następny mecz jest z Krakowią. U nich wzmocnienia, bo dodatkowi zawodnicy, którzy już strzelają bramki, u nas jednak braki kadrowe, czy postaracie się znowu sprawić niespodziankę? Tak, oczywiście, no tak jak powiedziałem, gramy o to, by wygrać. Więc mimo to, że jesteśmy w osłabionym składzie, damy z siebie wszystko, by wyciągnąć jakieś punkty. Dzięki wielkie. Dzięki.